Rozdział dwudziesty trzeci. Jeszcze raz panna Somers naparzała herbatę w pokoju maszynistek. Jeszcze raz nalała do imbryka niezupełnie wrzącej wody. Powtórzyła się historia. Panna Griffith pomyślała, przyjmując filiżankę z rąk podwładnej, słowo daje. Pomówię o niej z panem Parsiwalem. Z pewnością znajdziemy kogoś lepszego. Ale w trakcie tej potwornej historii trudno zawracać mu głowę drobiazgami administracyjnymi. Panna Griffith rzuciła cierpko zdanie, wielekroć powtarzane uprzednio. Woda znów niezagotowana, somers. Skarcona poróżowiała lekko i wygłosiła tradycyjną formułę. Mój Boże! A ja myślałam, że tym razem zagotowała się na pewno. Dalszy rozwój utartych wydarzeń zakłóciło nagłe przybycie lancelota Forteskę, który wszedł do pokoju i nie bez zakłopotania rozejrzał się dokoła. Panna Griffith poderwała się raptownie, by wybiec na jego spotkanie. Pan Lance. zawołała. Gość spojrzał na nią Z, ujmującym uśmiechem. O, panna Griffith! Kierowniczka hali maszyn była zachwycona. Po jedenastu latach pan Lans pamiętał jej nazwisko. To dziwne, że, że przypomina mnie pan sobie, odpowiedziała z wahaniem. Naturalnie, że przypominamy sobie panią, odpowiedział Lancelot swobodnie i z całym charakteryzującym go wdziękiem. W pokoju maszynistek zapanował nastrój podniecenia. W niepamięć poszły herbaciane niepowodzenia panny Somers. Winowajczyni z rozchylonymi ustami gapiła się na niezwykłego przybysza. Panna Bel zerkała ku niemu ukradkiem z nadwałka maszyny do pisania. Panna Chase dyskretnie dobyła z szuflady kosmetyczkę i upudrowała nos. Lans ponownie rozejrzał się dokoła. Wszystko tu jak dawniej powiedział. Istotnie. Proszę pana, podchwyciła panna Griffith. Niewiele zmian. Doskonale pan wygląda i jaki opalony. Z pewnością miał pan bardzo interesujące życie w tamtych dalekich krajach. Zapewne, panno Griffith, zapewne. Ale teraz spróbuję chyba interesującego życia w Londynie. Wróci pan do firmy? Być może. Ach, cóż za miła wiadomość. Czy ja wiem? Prędko się okaże, że wszystko wywietrzało mi z głowy. Będzie Pani musiała wtajemniczać mnie w sprawy biurowe od nowa. Panna Griffith roześmiała się radośnie. Z wielką przyjemnością, proszę Pani. Słowo daję z wielką przyjemnością. Dziękuję, Panno Griffith. Bardzo Pani uprzejma. Nie wierzyłam nigdy. Nie myślałam, rozpoczęła panna Griffith i urwała z zakłopotaniem. Że diabeł taki czarny, jak go malują, co? Podchwycił żywo Lancelot Forteskę. Sądzę, że miała pani rację. Ale nie ma co wracać do starych dziejów. Przyszłość się nie liczy. Mój brat jest w biurze? Tak, proszę pana. Zastanie go pan w gabinecie. Dziękuję. Lans skinął głową i odszedł swobodnym krokiem. W poczekalni blokującej drogę do sanktuarium szefa siedziała za biurkiem podstarzała kobieta o surowym wyrazie twarzy. Na widok Lancelota wstała i rzuciła groźnie. Pańskie nazwisko? W jakiej sprawie? Gość spojrzał na mą ze zdumieniem. Czy? Czy panna Crosfenor? zapytał. Słyszał, że panna Grosvenor jest efektowną blondynką. Widział jej zdjęcia, zamieszczone w prasie z okazji dochodzenia w sprawie nagłego zgonu Eksa Forteske. Nie, to nie może być ona. Panna Grosvenor odeszła w ubiegłym tygodniu. Nazywam się Hartkastle. Jestem sekretarką osobistą pana Parsiwala Forteske. Stary Percy. Poczciwy. Stary percy w każdym calu, pomyślał Lans. Pozbył się efektownej blondynki i na jej miejsce przyjął tego smoka. Sądził, że tak będzie bezpieczniej i z pewnością taniej. Moje nazwisko, Lancelo Fortescue, odpowiedział gładko. A? Bardzo przepraszam, zmieniła ton pani Hardcastle. Pan? Pan pierwszy raz w naszym biurze? Pierwszy. Ale prawdopodobnie nie ostatni, uśmiechnął się Lance. Pchnął drzwi gabinetu i ku niemałemu zdziwieniu zobaczył, że za biurkiem urzęduje nie parsiwal, lecz inspektor Nil. Detektyw podniósł wzrok znad ogromnego stosu papierów, które przeglądał, i uprzejmie skinął głową. Dzień dobry panu, powiedział. Przyszedł pan zapewne, aby rozpocząć pracę? Co? Wie pan już, że mam zamiar wrócić do firmy? Tak. Od pańskiego brata. Mówił mi o tym. Mówił panu? Z entuzjazmem? Entuzjazmu me zauważyłem, odparł poważnie Nil maskując uśmiech. Biedny stary percy, westchnął lans. Naprawdę chce pan stać się człowiekiem interesu? Detektyw spojrzał na nibystro. Nie wierzy pan w taką odmianę? Czy ja wiem? Jakoś do pana nie pasuje. Dlaczego? Jestem synem swojego ojca, ale i matki dodał Nil. źle pan trafił, inspektorze. Moja matka była romantyczką wiktoriańskiego typu. Jej ulubioną lekturę stanowiły Idyle królewskie, co wywnioskował pan zapewne z naszych imion. Wciąż chorowała i, jak mi się zdaje, żyła poza granicami świata realnego. Ja nie przypominam jej w niczym. Jesieni ogołocony z. sentymentalizmu. Romantyczność słabo do mnie przemawia. Życie traktuje realistycznie, czysto realistycznie, inspektorze Nie każdy jest taki, jak sobie wyobraża. Bąknął Nil To święta prawda przyznał Lans. Usiadł w fotelu, wyciągnął swobodnie długie nogi, uśmiechnął się do siebie i nieoczekiwanie rzucił. Jest pan bystrzejszy niż mój braciszek, inspektorze. Pod jakim względem, proszę pana. Percego nakręciłem tak, jak mi się podobało. On wierzy w moje londyńskie plany. Obawia się, że będę mącił mu wodę, leniuchował, trwonił firmową forsę. Wciągał go w jakieś fantastyczne spekulacje. Prawie opłacałoby się to dla samej rozrywki. Prawie, inspektorze, ale nie zupełnie. Nie wytrzymałbym długo w biurze. Brakowałoby mi przestrzeni, powietrza, przygody. Udusiłbym się w takiej atmosferze. Umilkł na moment i dodał żywo. Ale to wszystko poza protokołem. Nie zdradzi mnie pan wobec Wala, prawda? Nie sądzę. Proszę pana, by ta kwestia mogła powstać w trakcie dochodzenia. Widzi pan, chciałbym się trochę zabawić, podjął Lancelot. Wycisnąć pot z percy ego, odegrać się na nim. Odegrać się? Za co? Młody człowiek wzruszył ramionami. E, to takie dawne dzieje. Nie ma o czym mówić. Słyszałem coś o malej przygodzie z czekiem. Czy do tego pan pije? Inspektorze, zawołał Lans. Pan wie wszystko. Podobno w grę wchodziła sprawa sądowa, powiedział detektyw. Pański ojciec był temu przeciwny. Tak. Po prostu dał mi kopniaku, odrzekł młody człowiek. Przez pewien czas Nil spoglądał nań z zainteresowaniem, lecz myślał o Parsiwalu forteskę nie locie. Uczciwy, skrzętny Parsiwal, oszczędny do skąpstwa, zagadka wynikająca nieustannie na każdym etapie śledztwa. Wszyscy zdają się znać zewnętrzne pozory Parsiwala, lecz zgłębienie jego wewnętrznej osobowości jest nierównie trudniejszą sprawą. Z pobieżnej obserwacji należałoby wnioskować, że to człowiek bezbarwny, o słabym charakterze, do niedawna tyranizowany przez ojca. Percy Cwaniak, jak wyraził się w swoim czasie naczelnik wydziału śledczego. Obecnie Nil postanowił dowiedzieć się więcej za pośrednictwem Lancelota. Odniosłem wrażenie, podjął, że pański brat, jak to określić, żył w cieniu władzy ojca. Czy ja wiem? Lancelot zmarszczył czoło. Zamyślił się na moment. Niewątpliwie takie to sprawiało wrażenie, ale czy było tak rzeczywiście? Wspominam dawne czasy i podziw mnie ogarnia, inspektorze, że Percy umiał zawsze postawić na swoim, chociaż pozory wyglądały zupełnie inaczej. Rozumie pan, co mam na myśli? Rozumiem. To istotnie zastanawiające. Inspektor przerzucił leżące przed nim papiery, wyłowił jakąś kartkę i nad blatem biurka podał Lancelotowi. Ten list napisał pan w sierpniu tego roku, prawda? Tak, inspektorze. Ten list napisałem w lecie, kiedy wróciłem do Kenii. Ojciec go zachował. Ciekawe. Gdzie był? Tutaj, w biurze. Nie, proszę pana. Znaleziono go w domku podcisami, pośród papierów Freksa Forteske odparł Nili z wyrazem zastanowienia. Spojrzał na ćwiartkę papieru leżącą na blacie biurka. List był niedługi. Kochany ojcze, porozumiałem się z Pad i Twoje propozycje przyjmuję. Zlikwidowanie moich tutejszych spraw potrwa czas pewien, powiedzmy, do końca października lub początku listopada. O dokładniejszym terminie przyjazdu dam ci znać później. Mam nadzieję, że tym razem będziemy zgadzać się lepiej niż dawnymi czasy. W każdym razie, ja nie pożałuję starań. To chyba wszystko. Ściskam cię, Lans. Dokąd zaadresował pan ten list odezwał się inspektor Nil tu, czy do domku podcisami trudne pytanie. Naprawdę nie pamiętam. Lant zmarszczył czoło. Starał się odświeżyć wspomnienia. Widzi pan, upłynęły blisko trzy miesiące. Chyba podałem adres biura. Tak. Z pewnością biura znowu umilkł. By po chwili spytać z żywym zainteresowaniem, czemu pyta pan o to, inspektorze? Zastanawiam się, proszę pana, dlaczego ojciec nie zostawił listu tutaj, w teczce zawierającej jego osobiste papiery. Dlaczego wziął go do domku pod cisami, gdzie znaleziono go w szufladzie jego biurka? Dlaczego lan sparsknął śmiechem? Żeby percy nie wywęszył listu. Chciał go przed nim schować. Na to wygląda przyznał detektyw. Wynikałoby stąd jednak, że pański brat miał dostęp do przechowywanych tutaj osobistych papierów ojca? Niezupełnie Inspektorze, odparł z wahaniem Lans. Podejrzewam, że Percy mógł zajrzeć do tych papierów, kiedy mu się podobało, chociaż, chociaż. Ojciec nie brał tego po i uwagę, dokończył zdanie Nil. Właśnie uśmiechnął się Lancelot. Innymi słowy, byłoby to szpiclowanie, ale Percy urodził się szpiclem. Inspektor przytaknął skinieniem głowy. Nie wątpił, że Percy mógł urodzić się szpiclem. Pasowało to do znanych mu już cech charakteru pana Parsiwal'a forteskę O wilku mowa, a wilktu, rzekł cicho Lans. W tym momencie drzwi otwarły się i do gabinetu wkroczył Parsiwal. Chciał powiedzieć coś inspektorowi, otworzył usta, lecz osłupiał na widok brata. Ty tutaj, odezwał się po chwili, nie mówiłeś o takim planie na dzisiaj. Uległem niespodziewanemu zapałowi do pracy i oto jestem, na co mógłbym się przydać, co dasz mi do roboty. Na razie nic, odparł Kwaśno Parsiwal, nic absolutnie. Najprzód musimy dojść do porozumienia, jakim zająłbyś się działem, no i należałoby znaleźć dla ciebie miejsce. Pokój. Aha, percy, czemu pozbyłeś się czarującej grosfenor i na jej miejsce przyjąłeś cudaka z końską gębą? Zbyt wiele sobie pozwalasz, lans. Obruszył się starszy brat. Stanowczo zbyt wiele. Uważam, że to zmiana na gorze. Okropnie byłem ciekaw czarującej grosfenor. Czemu ją wylałeś? Może ciut za dużo wiedziała, he? Także pomysł. Blada twarz parsiwala poczerwieniała ze złości. Proszę, inspektorze. Zwrócił się chłodno do detektywa, aby nie traktował pan serio gadaniny mojego brała. On ma specyficzny gatunek poczucia humoru. Nigdy nic ceniłem wysoko inteligencji panny Grosfenor. Pani Hardcastle przedstawiła doskonale referencje, pracuje bez zarzutu i pobiera o wiele niższą pensję. O wiele niższą pensję, powtórzył lans, wznosząc wzrok ku sufitowi. Mój drogi, nie pochwalam oszczędności kosztem pracownika. Posłuchaj, w ciągu ostatnich tragicznych tygodni cały personel dowiódł niezachwianej lojalności. Myślę, że warto wziąć to pod uwagę i wszystkim podnieść uposażenia. Co ty na to? Nie, rzucił szorst kopercy. Byłaby to łaska nieproszona i absolutnie zbyteczna. Inspektor Nil zauważył w oczach Lancelota figlarne błyski, lecz Parsiwal był bez wątpienia zbyt wzburzony, aby to dostrzec. Zawsze miewałeś dziwaczne, niedorzeczne pomysły, ciągnął nerwowo starszy brat. W aktualnej sytuacji firmy, oszczędność to nasza ostatnia nadzieja. Detektyw odchrząknął znacząco i zwrócił się do parsiwala. O jednej sprawie pragnąłbym pomówić z panem. Słucham, inspektorze? Od kilku miesięcy, może od roku, zachowanie i rozmaite posunięcia pana forteskę niepokoiły pana coraz bardziej, prawda? Tak, bąknął parsiwal. Ojciec nie czuł się dobrze. Stanowczo nie czuł się dobrze usiłował pan skontaktować go z lekarzem, ale nic z tego nie wyszło. Spotkała pana kategoryczna odmowa, prawda? Tak, inspektorze. Bardzo przepraszam, ale pozwolę sobie zapytać czy nie podejrzewał pan, że ojciec ma początki schizofrenii o cechach paranoidalnych, że pewne objawy megalomanii oraz wzmożonej pobudliwości mogą przerodzić się w zupełny obłęd? Parsiwal zrobił zdziwioną minę. Bardzo pan bystry, inspektorze. Tak właśnie przedstawiały się moje obawy i dlatego zależało mi bardzo na poddaniu ojca stosownej kuracji. Niewątpliwie w czasie poprzedzającym te kurację pan Forteske mógł narazić firmę na dotkliwe straty. Mógł to zrobić. Niewątpliwie, przyznał Parsiwal. Co z kolei stwarzało opłakaną sytuację, prawda? Oczywiście. Nikt nie wyobraża sobie nawet, co ja przeszedłem, westchnął parsiwal. A żalem z punktu widzenia interesów firmy nagły zgon pana Reksa Forteske to wydarzenie korzystne. Nie sądzi pan chyba, że śmierć mojego ojca oceniam z takiego punktu widzenia rzucił ostro parsiwal Nie chodzi mi o pańską ocenę. Odparł spokojnie Nil. Biorę pod uwagę suche takty. Rex Forteske umarł, nim zdążył doprowadzić swoje sprawy finansowe do kompletnej ruiny. Tak, odburknął gniewnie Parsiwal. W sferze suchych faktów pańska opinia jest trafna. Reasumujcie, śmierć pańskiego ojca stanowiła wydarzenie korzystne dla całej rodziny, uzależnionej od tych spraw finansowych. Poniekąd. Doprawdy jednak, inspektorze, nie mam pojęcia, do czego pan zmierza, bo. Parsiwal zająknął się, umilkł. Do niczego nie zmierzam, panie Forteske. W dalszym ciągu porządkuje suche fakty. Jeszcze jedno, proszę pana. Mówił mi pan, że z chwilą wyjazdu z Anglii obecnego tu pańskiego brata ustały wszelkie stosunki pomiędzy nim a panem. I to się zgadza. Niezupełnie, proszę pana, podchwycił Nil. Ubiegłej wiosny, kiedy niepokoił pana coraz bardziej stan zdrowia ojca, napisał pan w tej sprawie do Afryki. Myślę, że chciał pan skłonić brata, by pomógł w próbach poddania pana forteskę badaniom lekarskim i ubezwłasnowolnieniu w razie potrzeby. Czy? Nie rozumiem do prawdy, w jakim celu? Wyjąkał parsiwal. Tak było, prawda, natarł detektyw. Cóż, sądziłem, że inaczej nie mogę postąpić. Ostatecznie lans jest młodszym wspólnikiem firmy. Inspektor necie spojrzał na uśmiechniętego lancelota. Otrzymał pan ten list. Młody człowiek przytaknął skinieniem głowy. Co pan odpowiedział? Lans uśmiechnął się beztrosko. Odpowiedziałem, by percy odczepił się ode mnie, a staremu dał spokój. Napisałem, że stary prawdopodobnie wie, co robi i dlaczego. Detektyw przeniósł wzrok tu i starszego brała. Tak przedstawiała się treść listu pana Lancelota Fortescue? Mniej więcej. Z grubsza tak. Tyle, że forma była znacznie obraźliwsza. Wolałem zaznajomić policję z formą złagodzoną, uśmiechnął się Lans i ciągnął. Otwarcie mówiąc, inspektorze, to był jeden z powodów, dla których przyjechałem do Anglii po odebraniu listu od ojca. Chciałem osobiście sprawdzić, co się tu dzieje. Odbyłem z ojcem krótką rozmowę i, doprawdy, nie zauważyłem nic szczególnego. Stary był nieco rozdrażniony. Lecz sprawiał wrażenie człowieka odpowiedzialnego za swoje czyny i z całą pewnością zdolnego do prowadzenia własnych spraw finansowych. Tak czy inaczej, po powrocie do Afryki i rozmowach z PAD, postanowiłem wybrać się do kraju i, jakby to wyrazić, i dopilnować uczciwej gry, zakończył lans i zerknął spod oka na brata. Protestuję, wybuchnął Parsiwal. Stanowczo protestuję przeciw podobnym insynuacjom. Nie chciałem wymanewrować ojca. Niepokoił mnie jego stan zdrowia i chodziło mi także. Chodziło ci także o własną kieszeń, co podchwycił żywo młodszy brat. O pieniążki dobrego chłopca Percyego. Wstał i nieoczekiwanie zmienił ton. Niech będzie, Percy. Mam dosyć. Chciałem przycisnąć cię trochę, nastraszyć, że pcham się do pracy w firmie. Udawałem, by dać ci ponosie, nauczyć, że nie zawsze łatwo postawisz na swoim. Nie myślę tutaj zostać, bo żeby być szczerym, duszno mi w jednym pokoju z tobą. Przez całe życie byłeś marnym, paskudnym łajdaczyną. Pasożytowałeś na ludziach, szpiclowałeś, gałeś, knułeś drobne intrygi. Powiem więcej. Nie mogę dowieść Twojej winy, ale jestem pewien, że Ty podrobiłeś czek, który wywołał całą chryję. Wykombinowałeś to, by się mnie pozbyć. Fałszerstwo było dziwnie nieudolne. Na pierwszy rzut oka wielkim głosem dawało znać o sobie. Ja miałem wtedy zabazgraną opinię. Nic mogło być mowy o skutecznej obronie. Ale dziwiło mnie jedno, czemu stary nie zwietrzył. Że gdybym ja chciał podrobić jego podpis, załatwiłbym to dużo sprawniej. Lancelo tumilkł na chwilę, by zacząć znowu podniesionym głosem. Co dalej, Percy? Nie myślę przeciągać głupiej zabawy. Znudziła mnie śmiertelnie Anglia i londyńskie mgły. Mam wyżej już u podobnych tobie małych ludzików w sztuczkowych spodniach i czarnych marynarkach. Mam wyżej już u ich drobnych matactw iż Obłudy, ugrzecznionych słówek. Rozliczymy się, jak proponowałeś, i ucieknę spad do innego kraju. gdzie nie brak miejsca i swobodnego oddechu. Sam przeprowadzisz podział aktywów i papierów wartościowych. Możesz zatrzymać murowanie pewne, nisko oprocentowane walory. Mnie odpowiadam bardziej najświeższe nabytki ojca. Akcje fantastycznie spekulacyjne, jak je nazywasz? Oczywiście to w znacznej części śmiecie. Ale gotów jestem trzymać zakład, że jeden czy drugi portfel przyniesie w swoim czasie więcej niż wszystkie twoje trzyprocentowe pożyczki państwowe. Cojca był stary spryciarz. Lubił ryzykować, ale niektóre kreska jego ryzykowne posunięcia dawały pięćset, sześćset, siedemset procent zysku. Stawiam na zdrowy rozsądek i szczęśliwą rękę Reksa Forless Cue. A ty, Marny Gadzie. Lancelot postąpił krok w stronę brała, ten zaś wycofał się za biurko i ulokował obok detektywa. Nie bój się. Palcem cię nie tknę. Chciałeś mnie stąd wykurzyć i wykurzyłeś. Powinieneś być kontent. Odwrócił się ku drzwiom i dodał przez ramię. Możesz dorzucić mi starą koncesję na kopalnię kos, jeżeli ci to odpowiada. Może tropią nas mściwi członkowie rodu Mackenzie? W takim razie pociągnął moim śladem do Afryki. Zemsta po tylu latach wydaje się mało realna. Ale inspektor Nil traktuje serio tę historię. Nie mylę się, inspektorze, prawda? Nonsens. zawołał parsiwal. W życiu nie zdarzają się takie rzeczy. Pogadaj z inspektorem, uśmiechnął się Lance. Sprawdź. Czemu dopytuje się o kosy, że to w kieszeni marynarki ojca, takie różne szczególki. Detektyw zabrał głos z powagą zwracając się do parsiwala. Niewątpliwie przypomina pan sobie kosy z ostatniego lata. Wydaje mi się, proszę pana, że jest to co pytać. Nonsens, powtórzył parsiwal. Od lat nic nie wiadomo o nikim z rodziny McKenzie. A jednak Podchwycił młodszy brat, Jestem prawie pewien, że pośród nas znajdzie się ktoś z tej rodziny i podejrzewam, że inspektor Nil myśli podobnie. Detektyw dogonił na ulicy Lancelota Forteskę, który powitał go smętnym uśmiechem. Nie chciałem wywołać awantury, powiedział, ale straciłem panowanie nad sobą. Cóż, prędzej lub później do czegoś podobnego dojść musiało. Umówiłem się spadw Savoju. Idzie pan w tamtą stronę, inspektorze. Nie. Wracam do Bajdonkit. Chciałem tylko o coś pana zapytać. Słucham, inspektorze. Wszedł pan do gabinetu i mnie tam zobaczył. Zrobił pan wtedy zdziwioną minę. Dlaczego? Pewno dlatego, że nie spodziewałem się zastać pana. Liczyłem że za biurkiem zobaczę brata. Nie powiedziano panu, że brat wyszedł? Przeciwnie. Powiedziano mi, że jest w gabinecie. Aha. Rozumiem. Gabinet ma tylko jedno wyjście, ale z pokoju sekretarki prowadzą drugie drzwi, prosto na korytarz. Zapewne pan Fortajska z nich skorzystał. Ale to dziwne, że nie wspomniała o tym pani Hartcastle. Może poszła po filiżankę herbaty, roześmiał się Lans. Aha, może, zapewne. Lancelot spojrzał bystro na detektywa. Jakiś nowy pomysł, inspektorze, zapytał. Nie, zastanawia mnie tylko parę drobnych szczególików. Rozdział 24. Inspektor Nil jechał pociągiem do Biden Hit i po drodze rozwiązywał krzyżówkę w taim z wyjątkowo miernym powodzeniem. Jego uwagę zaprzątały rozmaite możliwości. W podobny sposób przebiegał wzrokiem wiadomości ze świata trzęsień ziemi w Japonii, odkrycie złyszuranu w tanganice. Zwłoki marynarza wyrzucone przez morze w okolicy Southampton groźba strajku dokerów. Dalsze ofiary chuligańskich wybryków. Nowy specyfik niezwykle skuteczny w zaawansowanym stadium gruźlicy. Treść artykułów tworzyła cudaczny wzór na drugim planie świadomości. Ostatecznie Nil wrócił do krzyżówki i błyskawicznie rozszyfrował trzy wyrazy. Kiedy dotarł wreszcie do domku pod cisami, zdobył się na decyzję. Co z panną marple, zapytał swojego sierżanta. Nie wyjechała jeszcze? Skąd znowu? odparł Haj. Jest i strasznie się zaprzyjaźniła z tą starą z piętra. Rozumiem. A teraz, gdzie jej szukać? Chciałbym z nią pogadać. W kilka minut później nadeszła panna Marple, zaróżowiona i lekko zdyszana. Życzył pan sobie, inspektorze, pomówić ze mną zaczęła. Bardzo przepraszam, że kazałam na siebie czekać, lecz sierżant Haj nie od razu mnie znalazł. Byłam w kuchni, żeby pochwalić panią Kramp za doskonałe ciasto. Ona ma, inspektorze, cudownie lekką rękę. Wczoraj zrobiła poemat, nie suflet. Widzi pan, zagadkową sprawę najlepiej rozwiązywać etapami, po trochu. Dla policji to niełatwe zadanie, prawda? Przy formalnym śledztwie trzeba podchodzić do zagadnienia mniej lub więcej prosto z mostu. Ale starsza pani jak ja? Cóż, inspektorze, każdy spodziewa się, że taka musi paplać na sto obojętnych tematów. A można rzec, że droga do serca kucharki wiedzie przez jej suflety i ciasta. Naprawdę chciała pani porozmawiać z kucharką o Gladys Martin, prawda? Ma się, rozumieć, Panie inspektorze, o Gladys. I pani Kramp niejedno mogła powiedzieć o biednej dziewczynie. Nie w kwestii morderstwa, oczywiście. Dowiedziałam się o nastrojach i humorach Gladys, o rozmaitych głupstwach, które ostatnio mówiła. Nie chodzi mi o głupstwa w sensie niedorzeczności. Nic podobnego. Miałam na myśli drobiazgi bez znaczenia. Opłaciła się pogawędka. Zapytał detektyw. Aha. Nawet sowicie, a ogólnie biorąc, sadzę, że tajemnica rozjaśnia się nieco. Przyzna mi pan rację, inspektorze. I tak, i nie, odparł Nil. Był zadowolony, że sierżant Haj wyszedł z pokoju, gdyż zamierzał pokierować rozmową w sposób, wyrażając się najoględniej, nietradycyjny. Proszę pani, zaczął. Chciałbym pomówić z panią serio. Służę, inspektorze. W pewnym sensie, proszę pani, reprezentujemy odmienne punkty widzenia. Przyznaję, że w Scotland Yardzie słyszałem o pani coś niecoś. Uśmiechnął się dyskretnie. Jest tam pani dobrze znana. Starsza pani zrobiła lekko zakłopotaną minę. Nie mam pojęcia. Czemu tak się działo, powiedziała, ale nieraz miałam do czynienia ze sprawami, które nie powinny mnie obchodzić. Chodzi mi o morderstwa i rozmaite niezwykłe wydarzenia. Przy sposobności zyskała pani doskonałą reputację, uśmiechnął się inspektor Necie. Może. Sir Henry Clithering to mój stary przyjaciel jak już nadmieniłem, podjął detektyw, reprezentujemy odmienne punkty widzenia. Można by je nazwać racjonalny oraz irracjonalny. Panna Marple pochyliła głowę na bok w sposób bardzo dla niej charakterystyczny. Ciekawe, co pan przez to rozumie, inspektorze? Istnieje, proszę pani, racjonalny sposób oceny wydarzeń. Pierwsze morderstwo przynosi korzyści pewnym osobom, wyrażając się ścisłej, szczególnie jednej osobie. Na drugim zyskuje ta sama osoba. Trzecie tłumaczą względy bezpieczeństwa. Przepraszam. Które morderstwo nazywa pan trzecim? zapytała panna Marple i porcelanowo, błękitnymi oczyma spojrzała bystro w twarz detektywa. O to chodzi. Parę dni temu omawialiśmy sprawę z naczelnikiem Wydziału Śledczego i coś, co on powiedział, wydało mi się nielogiczne. Teraz rozumiem. Sugerowałem się kolejnością wydarzeń z wierszyka. Król w skarbcu, klotowa w salonie, służebna przy wietrzeniu ubrań. Właśnie, podchwyciła starsza dama. W wierszyku jest taka kolejność. Oczywiście jednak Gladys została zamordowana wcześniej niż Adela Forteske. Zapewne. Albo raczej z całą pewnością, proszę pani. Gladys odnaleziono krótko przed północą. Niepodobna było określić dokładnie, od jak dawna nie żyje. Ale jestem głęboko przekonany, że zginęła około piątej po południu, ponieważ. Ponieważ w przeciwnym razie, przerwała panna Marple. Niewątpliwie zaniosłaby do biblioteki drugą tacę. Naturalnie. Gladys podała herbatę, poszła do kuchni, wróciła do hallu z drugą tacą i w tym momencie coś zaszło. Usłyszała coś lub zobaczyła. Pytanie, co to było? Albo kto? Dubois mógł pojawić się na schodach, odwiedziwszy salonik pani forteskę Adorator relanie, Geralt Wright. Mógł wejść do domu bocznymi drzwiami. W każdym razie coś odwróciło uwagę dziewczyny od tacy i zwabiło ją do ogrodu. Dalsze wydarzenia musiały nastąpić szybko. Gladys nie marudziłaby na dworze, bo było zimno, a miała na sobie tylko lekką sukienkę. Najzupełniej słusznie zgodziła się panna marple. Linijka służąca w ogrodzie wietrzy ubrani nie odpowiada faktom. Gladys nie mogła wietrzyć ubrań o tej porze dnia i oczywiście nie wyszłaby na podwórze bez wierzchniego okrycia. Umieszczenie jej zwłok pod sznurami do suszenia bili to maskowanie, jak klamerka zaciśnięta na nosie. Chodziło o to, by wszystko zgadzało się z wierszykiem. Właśnie. To szalona koncepcja, powiedział Nila zarazem jedyna zasadnicza rozbieżność naszych poglądów. Nic mogę, nie jestem w stanie przełknąć całej historii z tym wierszykiem. Musi pan jednak przyznać, inspektorze, że historia z wierszykiem pasuje. Pasuje, ale w innej kolejności. Wierszyk sugeruje, że służebna padła ofiarą trzeciego morderstwa. My natomiast wiemy, że trzecia była królowa. Adela Forteske zginęła między 5.25 a pięć. Kiedy Gladys już nie żyła. I tu cała teoria leży, prawda? Nie wszystko pasuje do dziecinnego wierszyka. To znaczące, inspektorze, bardzo znaczące. Nil wzruszył ramionami. Może to dzielenie włosa na części. Ostatecznie śmierć przystosowała się do treści wiersza, a o nic więcej nie chodziło. Ale mówię tak, jak gdybym był po pani stronie. Spróbuję raczej naszkicować własny punkt widzenia. Odrzucam kosy, żyto. Resztę takich rzeczy. Zestawiam suche fakty, zdrowy rozsądek i prawdopodobne przyczyny, dla jakich ludzie zdrowi na umyśle popełniają morderstwa. Przede wszystkim, kto zyskał z racji zgonu Forteskę? Kilka osób, ale najbardziej jedna. Jego syn Parsiwal. Nie było go tego rana w domu. Nie mógł więc zaprawić trucizną kawy ani niczego do jedzenia. Tak przynajmniej wydawało się im zrazu. A, więc mógł się znaleźć sposób? Wiele o tym myślałam, inspektorze. Brałam pod uwagę różnorodne rozwiązania. Oczywiście jednak nie znalazłam dowodów ani poszlak. Mogę powiedzieć Pani bez szkody dla śledztwa że taksynę umieszczono w nieruszonym słoiku z marmoladą. Wierzchnią warstwę tej marmolady zjadł przy śniadaniu keks Forteske. Następnie ktoś wyrzucił ten słoik, najprawdopodobniej przez okno prosto w zarośla, a w spiżarce postawił drugi, tak samo na napoczęty. Słoik znaleźliśmy w zaroślach, otrzymalcym wyniki badania laboratoryjnego. Wykryto niewątpliwie ślady taksyny. A więc to tak wtrąciła panna Marple. Metoda prosta i łatwa. Zjednoczona Agencja Powiernicza znalazła się w opłakanej sytuacji. Ciągnął detektyw. Mogło jej grozić bankructwo, gdyby, zgodnie z testamentem rexa Forteske, wypłaciła wdowie po nim 100 tysięcy funtów. Adela Forteske nie przejmowałaby się stanem finansów i kłopotami firmy. Gdyby przeżyła męża o miesiąc, niewątpliwie zechciałaby wycofać cały kapitał. Stało się inaczej. Adela Forteske umarła, a korzyść odniósł generalny spadkobierca, czyli innymi słowy, Parsiwal Forteske. Jeszcze raz mamy Parsiwala Forteskę, ale co z tego? Istnieje możliwość, że on dobrał się do słoika z marmoladą. Ale w żaden sposób nie mógł otruć Macochy czy też udusić Gladys. Jego sekretarka zeznała, że tamtego dnia o piątej po południu Parsiwal Forteske był w biurze, a wszyscy wiemy, że do domu wrócił krótko przed siódmą. To stwarza trudności, prawda? Wtrąciła starsza dama. Trudności nie do pokonania, z których wynika, że Parsiwal nie wchodzi w rachubę. Przyznał posępnie inspektor Nil i, zapominając o dyskrecji i ostrożności, mówił dalej i nutą rozgoryczenia: Dokądkolwiek się ruszę, gdziekolwiek spojrzę, napotykam tę samą osobę Parsiwala Forteskę. I co? Parsiwal Forteskę nie wchodzi w rachubę. Uspokoił się nieco, zmienił ton. Cóż, istnieją inne możliwości. Ten czy ów mógł mieć równie uzasadniony motyw. Na przykład Vivian Dubois podpowiedziała panna Marple, albo ten młody rajd z wyjątkową czujnością należy traktować przypadki, w których może działać chęć zysku. Najgorsza wada to umysł zbyt ufny. Z reguły trzeba brać pod uwagę najgorsze, co uśmiechnął się mimo woli detektyw. Tak. Ja zawsze jestem skłonna wierzyć w najgorsze. A najsmutniejsza historia... Że zazwyczaj sprawdzają się moje domysły. Niech będzie, proszę pani. Przyjmijmy najgorsze. Zbrodniarzem może być Dubois albo Geralt Wright, oczywiście w Zmowie Selene Forteske, która zajęła się marmoladą. Mogła to zrobić również Jennifer Fortescuc, bo znajdowała się na miejscu pierwszego dnia i drugiego. Ale żadna z wymienionych osób nie pasuje do irracjonalnego punktu widzenia kosów, kieszeni pełnej żyta. Nie pasuje do pani domysłów, może i w danym razie słusznych. Przy takim założeniu wszystko zdaje się wskazywać jedną osobę, panią McKenzie. Ale ona od lat przebywa w zakładzie dla umysłowo chorych. Nie była w stanie dobrać się do słoika z marmoladą ani wsypać cyjanku do filiżanki herbaty. Jej syn, Donald, poległ pod dunkierką. Pozostaje jedynie córka. Kuby McKenzie. Jeżeli zatem pani teoria jest trafna, jeżeli seria morderstw ma związek z kopalnią Kos, Ruby McKenzie musi znajdować się w tym domu, a może nią być tylko jedna osoba. Wydaje mi się wtrąciła pan na marple, że zagadnienie traktuje pan nieco zbyt dogmatycznie. Detektyw nie zwrócił uwagi na jej słowa. Tylko jedna osoba powtórzył stanowczo i wyszedł z pokoju. Pokój Merydow był skromnie umeblowany, lecz wygodny i przytulny. Wygodny i przytulny dzięki staraniom obecnej lokatorki. Kiedy inspektor Nil zastukał do drzwi, zarządzająca domem oderwała wzrok od książek z rachunkami dostawców. Proszę, powiedziała spokojnie. Detektyw wszedł. A Merydow uprzejmie wskazała mu krzesło. Zechce panu usiąść ci, jeżeli to możliwe, zaczekać chwilkę. Rachunek dostawcy ryb jest zdaje się nie w porządku. Muszę go sprawdzić. Detektyw siedział czas pewien spoglądając na dziewczynę, która mozoliła się nad długą kolumną liczb. Podziwiał jej spokój i opanowanie i jak nieraz uprzednio, próbował odgadnąć. Jaką prawdziwą osobowość maskują te zewnętrzne pozory? Bacznie studiował twarz zarządzającej domem. Szukał podobieństwa między nią a twarzą kobiety, z którą niedawno rozmawiał w sanatorium sosny. Cóż, ogólny koloryt był nieco zbliżony, lecz rysy bardzo różne. Na koniec Merydow zwróciła ku niemu spojrzenie. Słucham, inspektorze, czym mogę służyć? Proszę pani, ta sprawa obfituje w szczegóły wyjątkowo niepospolite. Aha. Na początek żyto znalezione w kieszeni Reksa Forteskę? Szczegół istotnie niepospolity przyznała dziewczyna. Nie potrafię wyjaśnić go w żaden sposób. Dalej mamy kosy. Cztery kosy podrzucone latem na biurko Rexa Forteskę i historia z kosami, którymi kłoś zastąpił farsz zapiekanego w cieście pasztetu z cielęciny i szynki. Pani była tu w czasie obu tych incydentów? Byłam. Doskonale wszystko pamiętam. Taki niedorzeczny kawał, złośliwy i absolutnie bez sensu. Czy na pewno bez sensu? Co pani wie o kopalni kos? Chyba jak żyje, nie słyszałam o czymś takim. W swoim czasie poinformowała mnie pani, że nazywa się Meredow. Czy to prawdziwe nazwisko? Zarządzająca domem podniosła brwi. Detektyw odniósł wrażenie, iż w jej niebieskich oczach dostrzegł wyraz czujności. Osobliwe pytanie, inspektorze: Czy oznacza ono podejrzenie, że nie nazywam się Meredow? Trafiła pani, podchwycił swobodnie inspektor Nil. Podejrzewam, że pani prawdziwe nazwisko brzmi Ruby McKenzie. Szeroko otworzyła oczy. Przez chwilę miała twarz kompletnie pozbawioną wyrazu, ani oburzoną, ani zdziwioną. Detektyw był głęboko przekonany, że dziewczyna zastanawia się nad czymś. Co pan spodziewa się usłyszeć, inspektorze? Powiedziała wreszcie. Odpowiedź na pytanie, czy nazywa się pani Ruby MacKenzie. W swoim czasie poinformowałam pana, jak się nazywam, Merydow. Wiem. Ale czy ma pani na to dowody? Co pan życzy sobie zobaczyć? Moje świadectwo urodzenia? Świadectwo urodzenia to dowód i niedowód. Może pani być w posiadaniu takiego dokumentu jakiejś Merydow? swojej znajomej albo osoby nieżyjącej. Naturalnie. Istnieją niezliczone możliwości. Uśmiech rozjaśnił twarz Merydow. Ma pan nie lada orzech do zgryzienia. Prawda, inspektorze? Może rozpozna panią ktoś z personelu sanatorium Sosny? Powiedział Nil. Sanatorium Sosny. Zawołała młoda osoba. Co to za sanatorium? Gdzie się znajduje? Myślę, że pani wie najlepiej. Zapewniam pana, że nic nie rozumiem. I kategorycznie pani twierdzi, że nie nazywa się Ruby McKenzie? Wolałabym nie twierdzić nic kategorycznie. Widzi pan, inspektorze, to pan musiałby dowieść, że moje prawdziwe nazwisko brzmi Ruby McKenzie, złośliwie i z wyzwaniem spojrzała prosto w oczy detektywa. Tak, pański kłopot, inspektorze. Pan musi dowieść, że ja jestem tą jakąś ruby Mackenzie uśmiechnęła się zagadkowo, jeżeli oczywiście to możliwe. Rozdział 25. Sierżant Haj dopadł przełożonego na schodach i powiedział konspiracyjnym szeptem Stara plotkarka szuka pana inspektora. Myślę że ma dużo do powiedzenia. Bodaj ją licho. Tak jest, panie inspektorze, odparł z niezmąconym spokojem służbista. Słuchajcie, haj, podjął inspektor. Trzeba sprawdzić referencje z poprzednich posad panny Merydow. No i chciałbym prędko dostać odpowiedź na parę pytań. Puśćcie to w ruch. Na kartce papieru skreślił kilka zdań i podał ją sierżantowi. Gdy mijał hall, usłyszał w bibliotece szmer głosów, więc zajrzał tam przez uchylone drzwi. Może panna Marple szukała go poprzednio, obecnie jednak przemawiała z ożywieniem do pani parsiwalowej forteskę. Pośród klekotu metalowych drutów detektyw wyłowił uchem jej słowa. Kropka, 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 święcie przekonana, że trzeba powołania, by zostać pielęgniarką. To, moja droga, szlachetna praca, bardzo szlachetna. Detektyw cofnął się pewien, że starsza dama spostrzegła go, ale nie chciała przerywać rozmowy. Mówiła dalej łagodnym, melodyjnym głosem: Raz złamałam rękę w przegubie i opiekowała się mną przemiła pielęgniarka, Prosto ode mnie poszła do pani z parą czuwać w chorobie nad jej synem, młodym oficerem marynarki. Wynikła romantyczna historia. Wie pani, młodzi zaręczyli się, pobrali i teraz mają dwoje ślicznych dzieci starsza dama, westchnęła sentymentalnie. To było zapalenie płuc, przy którym tak wiele zależy od troskliwej pielęgnacji. Naturalnie przyznała gorąco Jennifer. Grunt to troskliwa pielęgnacja. Chociaż przy zapaleniu płuc cuda sprawiają antybiotyki. Nie ma już dziś dawnej upartej walki z chorobą. Pani moja droga z pewnością była wzorem pielęgniarki. I ta romantyczna historia miała, zdaje się, laki sam początek. Przyjechała pani do domku pod cisami, by doglądać w chorobie pana Parsiwala. Aha. Naturalnie, proszę Pani, tak się to zaczęło. Ton Jennifer nie brzmiał nutą zachęty, lecz panna Marple nie pozwoliła zbić się z tropu. Naturalnie nie wypada słuchać plotek służby, ale taka stara, ciekawska jak ja zawsze chce dowiedzieć się czegoś o ludziach z domu, w którym chwilowo mieszka. O czym to ja mówiłam? Aha, przed Panią była tutaj inna pielęgniarka, prawda? Odprawiono ją, o ile mi wiadomo, z powodu zaniedbywania obowiązków. Chyba nie to, proszę pani. Słyszałam, że ciężko zachorował jej ojciec, czy ktoś inny z najbliższej rodziny, sprostowała pani walowa. Aha, rozumiem. Później pani przyjechała wynikła miłości. Ładnie się to złożyło. Bardzo ładnie. Czy ja wiem? Czasami myślę. Jennifer zająknęła się nerwowo. Czasami myślę, że chętnie wróciłabym do szpitala. Nic dziwnego, moja droga, nic dziwnego. Od razu widać, że kocha pani swój szlachetny zawód. Nawet nie to, proszę pani. Ale dokucza mi okropna nuda. Po całych dniach nie mam się czym zająć, a wala interesują tylko sprawy firmy. Panna Marple ze zrozumieniem pokiwała głową. Cóż, moja droga, westchnęła. Panowie muszą ciężko pracować w dzisiejszych trudnych czasach. Nikogo nie stać na odpoczynek, nawet przy wielkich dochodach. Dlatego właśnie żoną tak pusto w życiu i nudno, podjęła Jennifer. Często żałuję, że się tu pokazałam, ale dobrze mi tak. Nie trzeba było zaczynać. Czego zaczynać, moja droga? Nie powinnam wyjść za wala. No i pani Parsiwalowa westchnęła ciężko. Zmieńmy lepiej temat. Uprzejma starsza dama zagaiła rozmowę o fasonie spódnic noszonych ostatnio w Paryżu. Panna Marple zastukała do drzwi gabinetu, a gdy inspektor Nil poprosił, by weszła, zwróciła się do niego. Bardzo byłabym wdzięczna gdyby obecnie zechciał mi pan nie przerywać. Pragnęłabym mu zgodnić i skontrolować kilka istotnych punktów w Z. Wyrzutem spojrzała na detektywa. Właściwie nie skończyliśmy poprzedniej rozmowy. Przepraszam i przyznaję, że zachowałem się mało uprzejmie, odparł detektyw z najbardziej ujmującym uśmiechem. Zaprosiłem panią na konsultację, a sam przez cały czas gadałem. Nic się nie stało. Inspektorze, bo widzi Pan, wtedy nie byłam jeszcze gotowa do wyłożenia na stół wszystkich kart. Nie chciałabym oskarżać nikogo bez niezachwianej pewności. To znaczy niezachwianej pewności we własnym przekonaniu. W tej chwili jestem pewna. Czego jest Pani pewna? Wiem, kto zabił keksa-forteskę. Sprawę przypieczętowało to, co pan powiedział o marmoladzie. Pojęłam wtedy jak, a także kto i, że morderstwo mieści się w granicach logicznego działania. Inspektor Nil wytrzeszczył oczy, a starsza dama zauważyła jego zdumienie, więc podjęła szybko. Niestety, inspektorze, zdaję sobie sprawę, że niekiedy trudno mi zdobyć się na przejrzyste formułowanie myśli. Jak dotąd, proszę pani. Nie bardzo rozumiem, o czym właściwie mówimy, bąknął niepewnie detektyw. Najlepiej jeszcze raz zacznijmy od początku, jeżeli naturalnie czas panu pozwala. Chciałabym przedstawić swój punkt widzenia. Ja, inspektorze, dużo gawędziłam z ludźmi, z panną Ramspotą, panią Kramp, jej mężem. Ma się rozumieć, Kramp jest ugarzem, ale, widzi pan, to na jedno wychodzi. Jeżeli oczywiście wiadomo z góry, że kłamca musi kłamać, musiałam, inspektorze, zbadać do gruntu sprawę rozmów telefonicznych, nylonów, takich rzeczy. Nil słuchał nadal z szeroko otwartymi oczami. W myśli zadawał sobie pytanie, w co właściwie pozwolił się wciągnąć i jak mógł sobie wyobrażać, że w pannie Marple znalazł wartościowego współpracownika o logicznym sposobie rozumowania. Obecnie sądził, że panna Marple ma zamęt w głowie, lecz nie przekreślał pewnej wartości zebranych przez nią informacji. Wszystkie swoje sukcesy zawdzięczał umiejętności pilnego słuchania, to też i teraz słuchał pilnie. Zechce pani wyłożyć mi wszystko powiedział. Ale jeżeli łaska, od początku, od samego początku. Ma się rozumieć, inspektorze obiecała starsza dama. A samym początkiem, jak się pan wyraził, była Gladys. Pozwolił mi pan zabrać wszystkie jej rzeczy i dzięki temu plus nylonowe pończochy. Rozmowy przez telefon, dodając jedno do drugiego, stworzyłam zupełnie przejrzysty obraz. Chodzi mi naturalnie o pana Forteskę i taksynę. Stworzyła pani teorię na temat taksyny w słoiku z marmoladą i śmierci Rexa Forteskę. Zdumiał się nil. To nie teoria, inspektorze, odrzekła skromnie panna Marple. Ja wiem. Detektyw po raz trzeci wytrzeszczył oczy. Bez wątpienia zrobiła to Gladys, uzupełniła informację starsza dama. Rozdział 26. Nil popatrzył na pannę Marple z niedowierzaniem i zdumieniem. Twierdzi pani że Gladys Martin zamordowała z premedytacją Rexa Forteskę. Przykro mi, ale nie wierzę. Nie, inspektorze. Gladys nie chciała go zabić, lecz zabiła mimo wszystko. Sam pan mówił, że podczas wstępnego przesłuchania była zdenerwowana, niespokojna, jak gdyby miała coś na sumieniu. Tak, ale nie morderstwo. Oczywiście. Nie morderstwo, nic zamierzała uśmiercić nikogo. Kiedy doprawiała marmoladę taksyną, w głowie jej nie postało, że to trucizna. Więc co sobie wyobraziła? Spytał Nil nadal z nutą powątpiewania. Sądziła prawdopodobnie, że chodzi o jakiś cudowny lek, odparta panna Marple. Niezwykle ciekawe, inspektorze. Ciekawe i pouczające są wycinki z gazet przechowywane przez proste dziewczęta. Od wieków wraca wciąż jedno i to sumo porady kosmetyczne, sposoby na pozyskanie męskiego serca, przeróżne czarnoksięskie sztuczki, zaklęcia, niesamowite wydarzenia. W naszych czasach znaczna część tego wszystkiego dalia pod wspólny nagłówek wiedza nikt nie wierzy dziś w czary, nikt wierzy, że człowiek może machnąć czarnoksięską pałeczką i drugiego człowieka przemienić w żabę. Jeżeli jednak gazeta zamieści wiadomość, że dzięki przeszczepieniu pewnych gruczołów powiodło się uczonym zmienić budowę tkanki i w człowieku rozwinąć cechy, zbliżone do żabich. Cóż, każdy przyjmie to za dobrą monetę. Gladys czytała w prasie o środkach zmuszających do mówienia prawdy, więc uwierzyła, kiedy on o nich mówił. On. Kto? Zapytał detektyw. Albert Evans, młody człowiek, który rzeczywiście nazywa się inaczej. W każdym razie on tego lata spotkał Gladys w tej czy innej miejscowości wypoczynkowej. Zaczął jej asystować, oświadczać się, opowiadać o jakichś swoich krzywdach czy prześladowaniach. Z pewnością chodziło o to, by Rexowi Forteskę podać cudowny środek, który zmusi go do wyznania prawdy i naprawienia szkód. Tego wszystkiego naturalnie nie wiem, lecz jestem prawie pewna, że się nie mylę. Albert Evans namówił Bladys, by postarała się o pracę w tym domu. Rozumie pan. Brak dziś służby domowej, więc nietrudno przyjąć posady tam, gdzie się zechce. Służba nieustannie jest w ruchu, zmienia pracodawców. Dokładnie ustalili termin. Pamięta pan, inspektorze, ostatnią pocztówkę, nie zapomnij. Ufam ci. Miał nadejść wielki dzień przygotowany wspólnymi siłami. Gladys doda cudownego środka do marmolady, którą pan Forteska zje na śniadanie. Ona też nasypie żyta do kieszeni marynarki. Nie wiem, co on jej powiedział na temat Użyta. Pamięta pan jednak, co powiedziałam o Glady z pierwszego dnia? Powiedziałam, że była to dziewczyna wyjątkowo łatwowierna, gotowa dać wiarę wszystkiemu, co napięcie jej przystojny kawaler. Słucham. Niech pani mówi dalej, wtrącił zdławionym głosem inspektor Nil. Cała historia polegała najprawdopodobniej na tym, że on przyjdzie do biura pana Forteskę, kiedy cudowny środek zacznie już działać, więc winowajca będzie musiał wyznać wszystko. Coś w podobnym sensie. Wyobraża pan sobie uczucia Gladys, gdy dowiedziała się o śmierci pracodawcy? W takim przypadku wyznałaby prawdę policji, zaoponował detektyw. Co powiedziała pierwszego dnia? Kiedy pan wezwał ją na przesłuchanie, zapytała szorstko starsza dama. Powiedziała: Ja nic złego nie zrobiłam. Właśnie, podchwyciła triumfalnie panna Marple. Coś takiego musiała powiedzieć. Kiedy stłukła w domu toczyowo, mówiła zawsze: Ja tego nie zrobiłam. Nie mam pojęcia. Proszę pani, co się stało? Takie już one są. Są przestraszone i myślą tylko, żeby uniknąć nagany. Nie sądzi pan chyba, że załamana nerwowo prosta dziewczyna, która nieświadomie zamordowała kogoś, powie zaraz policji całą prawdę? Byłoby to absolutnie niezgodne z jej całą psychiką. Tak. Zapewne ma pani słuszność, bąknął detektyw. Przypomniał sobie rozmowę z Gladys Martin, jej rozbiegane oczy, niepewność, Zdenerwowanie. Mogły to być szczegóły błahe albo bardzo ważne. Na ówczesnym etapie nie dało się to rozstrzygnąć. Nie jego wina, że nie potrafił wysnuć właściwych wniosków. Z tego, co powiedziałam, wynika ciągnęła panna marple, że w pierwszej chwili Gladys chciała wszystko zataić. Tak być musiało. Później zaczęła porządkować myśli w skołatanej głowie. Może Albert nie wiedział, że to aż tak silny środek? Może przez omyłkę dał jej zbyt dużą dozę? Pragnęła usprawiedliwić się jakoś, rozwikłać zagadkę. Spodziewała się, że on nawiąże z nią kontakt. Zrobił to oczywiście. Zatelefonował. Wie pani? Nie. Przyznaję, że to moje przypuszczenia. Tamtego dnia było kilka zagadkowych połączeń. Telefon dzwonił, a gdy słuchawkę podniósł Kramp lub jego żona, nikt się nie odzywał. Tak właśnie on musiałby postąpić, czekać, póki nie pozna głosu Gladys, i wtedy umówić się z nią. Aha. Rozumiem, wtrącił inspektor Nil. Gladys miała z nim spotkanie umówione w dniu, kiedy umarła. Wszystko na to wskazuje. Pani Kramp trafnie zwróciła uwagę. Że tamtego dnia dziewczyna włożyła eleganckie nylony i swoje najlepsze pantofle. Umówiła się z kimś, ale niepotrzebny jej był wolny dzień. On zapowiedział się do domku podcisami. Dlatego Gladys była zdenerwowana i podniecona. Dlatego spóźniła się z podaniem herbaty. Kiedy przyniosła do halu drugą tacę, prawdopodobnie spojrzała w głąb korytarza ku bocznym drzwiom i spostrzegła swojego Alberta który na migi dawał jej do zrozumienia, żeby się pośpieszyła. Odstawiła tacy i pobiegła na spotkanie. Wtedy on ją udusił, dodał Nil. Tak. Nie potrwało to nawet minuty. Cóż, nie mógł dopuścić, by Gladys zaczęła mówić. Musiała zginąć biedna, głupia, łatwowierna dziewczyna. Później ścisnął jej nos klamerką do bielizny. Głos starszej damy zadźwięczał odrazą i gniewem. W ten sposób wszystko zgadzało się z wierszykiem, że to kosy, skarbiec, bułka z miodem, klamerka. Zbrodniarz nie był w stanie zilustrować lepiej ptaszka, który służebnej oddziobał nos. I co, rzucił inspektor Nil. Najprawdopodobniej facet trafi do brodmur, więc nic uda się powiesić wariata. Sądzę, że uda się powiesić go jak należy. To nie wariat, inspektorze. Od początku do końca postępował jak człowiek najzupełniej normalny. Detektyw spojrzał bystro w twarz panny Marple. Proszę posłuchać. Naszkicowała pani teorię, bo to teoria, chociaż powiedziała pani: ja wiem. Dowodzi pani. Że trzy zbrodnie popełnił ktoś podający się za Alberta Evansa, kto poznał glad w jakiejś miejscowości wypoczynkowej i naiwną dziewczynę wykorzystał dla własnych celów. Musiał to być ktoś, kto chciał się zemścić za odwieczną historię z kopalnią Gos. Jak stąd wynika, sugeruje pani, że syn pani McKenzie, Donald, nie padł pod dunkierką, że żyje i ukrywa się za tym całym bałaganem. Skąd znowu? Inspektorze obruszyła się starsza dama. Nic podobnego nie sugeruje. Czy pan nic zdaje sobie sprawy, że historia z kosami to zasłona dymna, wykorzystana? Rozumie pan wykorzystana przy okazji przez kogoś, kto dowiedział się o kosach tych podrzuconych na biurku i tych z pasztetu. Naturalnie, same kosy nie stanowiły zasłony. Posłużył się nimi ktoś inny, kto wiedział o tamtej kopalni i chciał się zemścić, ale nie myślał o zamordowaniu Rexa Forteskę, usiłował go tylko nastraszyć, wytrącić z równowagi. Widzi pan, nie wierzę w wychowywanie dzieci dla ponurej, krwawej odpłaty. Dzieci mają na ogół dużo zdrowego rozsądku, jednakże osoba, której ojca oszukano w swoim czasie. Może nawet porzucono chorego na pewną śmierć, nie cofnie się z pewnością przed płataniem krzywdzicielowi złośliwych figli. Coś w tym rodzaju zaszło tu najprawdopodobniej, a przypadkowym zbiegiem okoliczności posłużył się morderca. Morderca, powtórzył inspektor Nil. Śmiało, proszę pani. Chciałbym dowiedzieć się czegoś o mordercy. Któż to taki? Nie będzie pan naprawdę zaskoczony? Nie, inspektorze. W momencie, kiedy powiem, kto to zrobił lub raczej kogo podejrzewam, bo w podobnych kwestiach należy wyrażać się ściśle. Prawda, inspektorze? Odkryje pan niezwłocznie, że takiego typu zbrodnie mógł... ...popełnić taki właśnie człowiek, bystry, błyskotliwy, absolutnie pozbawiony skrupułów. Motyw stanowiły naturalnie pieniądze i to zapewne grube pieniądze. Parsiwal Forteske? Zapytał Nil niemal płaczliwym tonem, bo zdawał sobie sprawę, że charakterystyka zbrodniarza w niczym nie przypomina starszego syna Rexa Forteske. Ach, nie, obruszyła się starsza dama. Nie Parsiwal. Lans. Rozdział 27 Niepodobna, zawołał inspektor Nil. Przez chwilę siedział bez ruchu i wpatrywał się w panny marple, jak gdyby go urzekła. Zgodnie z jej zapowiedzią nie był zaskoczony. Przeczuł nieprawdopodobieństwu jej tezy, lecz możliwości popełnienia morderstw. Lans odpowiadał na szkicowanej przez starszą damę sylwetce na szkicowanej trafnie. Jednakże Nil nie był w stanie pojąć, w jaki sposób on właśnie mógłby stanowić właściwą odpowiedź. Panna Marple poprawiła się na krześle i rozwijała swoją teorię cicho, łagodnie, pouczającym tonem osoby, która tłumaczy małemu dziecku proste zadanie arytmetyczne. Lancelot Fortesque zawsze był taki. Rozumie pan. Był zły, zarazem jednak sympatyczny i pociągający. Zwłaszcza sympatyczny i pociągający dla kobiet. Ma błyskotliwy umysł i niezwykł cofać się wobec ryzyka. Przez całe życie ryzykował, a z racji wrodzonego wdzięku ludzie dostrzegają w nim zwykle najlepsze, nie najgorsze strony. Latem przyjechał do kraju, aby zobaczyć się z ojcem. Na moment nie uwierzę, że reksforteskę napisał do niego albo wezwał go w jakiejkolwiek innej formie, chyba że pan, inspektorze. Ma co do tego niezbite dowody. Panna Marple spojrzała pytająco na detektywa. Nie, proszę pani odrzekł, nie mam żadnego dowodu, że Rex Forteske wezwał młodszego syna. Posiadam list pisany rzekomo przez Lancelota po jego bytności w Anglii. Naturalnie łatwo mógł ten list wsunąć między papiery ojca w dniu, gdy zaprezentował się w domu podcisami. Sprytny pomysł. Starsza dama skinęła głową. Ale do rzeczy, inspektorze. Lans przyleciał z Afryki, próbował pogodzić się z ojcem i nic nie wskurał. Rozumie pan? Było to wkrótce po jego ślubie, kiedy młodemu człowiekowi przestały wystarczać nieznaczne zyski młodszego wspólnika firmy, uzupełniane pewno na rozmaite podejrzane sposoby. Naprawdę kochał Pat, nawiasem mówiąc, dobrą. Uroczą kobietkę, więc życie z nią chciał urządzić spokojnie, nie na dawną awanturniczą modłę. Z jego punktu widzenia wymagało to grubych pieniędzy. Podczas odwiedzin w domku pocisami usłyszał coś o kosach. Może o głupich żartach wspomniał sam rex for Lestue, może Adela. Lancelot wywnioskował słusznie, że w domu musi się znajdować panna McKenzie, wpadł więc na pomysł ze uczyni z niej doskonałego kozła ofiarnego. Bo widzi pan, kiedy zrozumiał, że z pojednania nic nie będzie, z zimną krwią zdecydował się na morderstwo. Mógł zauważyć, że Rex Forteske, powiedzmy, ma nie wszystkie klepki w porządku, obawiał się więc, aby przed naturalną śmiercią nie przewiódł firmy do kompletnej ruiny. O stanie zdrowia ojca dobrze wiedział, wtrącił detektyw no proszę, to niejedno wyjaśnia. Zapewne imię ojca, Rex, a także historia z kosami nasunęły mu pomysł wykorzystania wierszyka dla dzieci. Chciał stworzyć pozory obłędu, połączyć całą sprawę z dawnymi pogróżkami pani McKenzie. Następnie zamierzał pozbyć się Adeli i ocalić dla firmy sto tysięcy funtów. Ale musiał znaleźć trzecią osobę dramatu, służebną, która w ogrodzie wietrzy ubrani stos. Może to właśnie uzupełniło szatański plan. Rozumie pan. Nieświadoma wspólniczka, którą da się uciszyć, nim zacznie mówić. Dzięki temu Lance zdobył coś, na czym mu najbardziej zależało. Prawdziwe, niezbite alibi w kwestii pierwszego morderstwa. Reszta poszła gładko. Lancelot Fortescue przyjechał tu pociągiem przed piątą po południu. Kiedy Gladys przyniosła do halu drugą tacę... Uchylił boczne drzwi i skinął na biedną dziewczynę. Trzy, może cztery minuty stracił na uduszenie jej i przeniesienie zwłok na podwórko, gdzie wisiała bielizna. Później zadzwonił do drzwi frontowych, a gdy jej panna Dow otworzyła, wziął udział w familijnym podwieczorku. Następnie poszedł odwiedzić pannę Ramspotom, niepostrzeżenie wrócił na parter i w bibliotece zastał Adele nad ostatnią filiżanką herbaty. Podczas rozmowy z Macochą łatwo uporał się z cyjankiem. Rozumie pan? Mała biała grudka. Lans mógł sięgnąć do cukiernicy i niby dosłodzić herbatę. Może roześmiał się i powiedział: Spójrz. Wrzuciłem do filiżanki jeszcze jedną kostkę cukru. Ona mogła odpowiedzieć, że dobrze zrobił, zamieszała herbatę. Pociągnęła łyk. Historia prosta i śmiała. Bo, inspektorze, to człowiek oprócz innych cech charakteru, niewątpliwie śmiały. Wszystko to prawdopodobne. Tak, proszę pani, prawdopodobne, odparł zwolna inspektor Nil. Ale nie rozumiem, doprawdy nie rozumiem, co zbrodniarz miał zyskać. Przyjmijmy nawet, że, gdyby nie śmierć Lexa Forteske, firma zbankrutowałaby wkrótce. Czy udział Lancelota jest wystarczająco duży, by skłonić go do trzech morderstw? Nie wierzę, proszę pani, nie mogę uwierzyć. Przyznaję, inspektorze, panna Marple zawahała się na moment. Przyznaję, że tu właśnie leży pewna trudność. Ale, wybaczy pan, jestem kompletną ignorantką w sprawach finansowych. Czy kopalnia Kos jest naprawdę bez wartości? Nil począł snuć refleksję. Rozmaite fragmenty tworzyły stopniowo harmonijną całość. Ochota, z jaką lans chciał przyjąć od brata spekulacyjne akcje wątpliwej wartości. Jego dzisiejsza wzmianka o kopalni Kos. Kopalnia złota. Lipna kopalnia złota. Ale czy to naprawdę koncesja nic nie warta? Prawdopodobnie tak. Trudno sobie wyobrazić. By stary Erce i tak się omylił. Chyba, że ostatnio dokonano jakiegoś odkrycia? Gdzie właściwie jest ta kopalnia? Lans mówił o Afryce Zachodniej, ale ktoś inny. Aha. Panna Reims-Potome wymieniła Afrykę Wschodnią. Czy Lance popełnił błąd celowo, dla zmylenia śladów? Może panna Raims potome prawdziwie określiła położenie kosa? Chociaż jest siara i pamięć ma zapewne przytępiona. Afryka Wschodnia. Stamtąd przyjechał Lans. Mógł dowiedzieć się o czymś niedawno. Raptownie, jak gdyby z trzaskiem, nowy szczegół uzupełnił schemat: wagon kolejowy. Times. Odkrycie złóż uranu w Tanganice. A jeżeli te złoża odkryto na terenach kopalnikos, wszystko byłoby wtedy jasne. Lans, będąc na miejscu, dowiedział się w porę i zaczął działać. Mógł zdobyć fortunę, kolosalną fortunę. Inspektor Nil westchnął i spojrzał w twarz panny Marple. Myśli pani, że zdołam dowieść tego wszystkiego? zapytał. Jakim cudownym sposobem? Dowiedzie pan, inspektorze, rzuciła starsza dama tonem zachęty, jak dobra ciocia która przed egzaminem dodaje odwagi siostrzeńcowi. Jest pan człowiekiem niepospolicie inteligentnym, rozumnym. Zauważyłam to od razu. Dziś wie pan kto, chodzi tylko o zgromadzenie dowodów. Na przykład w tamtej miejscowości wypoczynkowej ktoś może poznać fotografię Lancelota. Trudno mu będzie wówczas wytłumaczyć, dlaczego spędził tam tydzień podając się za Alberta Evansa. Słusznie. Pomyślał detektyw. Lancelot Forteske jest błyskotliwy i pozbawiony skrupułów. Ale to również człowiek lekkomyślny. Podjął zbyt wielkie ryzyko. Dostanę go. Zakonkludował i raz jeszcze uległ wątpliwościom. To wszystko przypuszczenia, proszę pani, powiedział. Z pewnością. Ale jest pan przekonany, że trafne przypuszczenia, prawda? Zapewne. Miewałem już do czynienia z typami zbliżonego pokroju. Właśnie. Dlatego i ja jestem tak pewna swego podchwyciła panna Marple. Z powodu znajomości przestępców, uśmiechnął się detektyw nie bez ironii. Skąd znowu? Chodzi o Pat. To urocza, szlachetna dziewczyna, z gatunku tych, które zawsze wychodzą za łajdaków. To przede wszystkim zwróciło moją uwagę na Lancelota Forteskę. Cóż, osobiście mogę być przekonany, że to trafne przypuszczenie. Ale niejedno trzeba będzie wyjaśnić. Chociażby zagadkę Ruby McKenzie. Jestem prawie pewien. I ma pan słuszność, przerwała panna Marple. Tyle, że upatrzył pannie tę osobę. Proszę pomówić szczerze z... Panią Parsiwalową. Czy zechciałaby Pani podać mi swoje panińskie nazwisko? Zwrócił się Nil do Pani Parsiwalowej Forteskę. Czy? Jennifer zająknęła się, zrobiła wystraszoną minę. Proszę się nie denerwować, podjął detektyw. Najlepiej zawsze wyznać całą prawdę. Nie omylę się chyba, jeżeli powiem, że przed ślubem nazywała się Pani Ruby McKenzie. Ja. Dlaczego? A jeżeli nawet się tak nazywałam. To wszystko w porządku, dokończył inspektor Nil. Kilka dni temu byłem w sanatorium sosny. Rozmawiałem z pani matką. Jest na mnie strasznie zła, powiedziała Jennifer. Moje wizyty denerwowały ją tylko, więc zaniechałam ich od dawna. Biedna mateczka bardzo kochała mojego ojca. I wychowywała Panią w melodramatycznej atmosferze zemsty, prawda? Tak. Mnie i brat ukazała przysięgać na Biblię, że nie zapomnimy nigdy i zabijemy tamtego. Później poszłam do szpitala na praktykę i wkrótce zrozumiałam, że moja matka jest umysłowo chora. A sama myślała Pani o zemście? Ja. Myślałam. Rex Forteske faktycznie zabił mojego ojca. Nie zastrzelił go naturalnie ani nie pchnął nożem. Nic w tym rozumieniu. Ale jestem prawie pewna, że opuścił go w chorobie, zostawił na pewną śmierć. To na jedno wychodzi, prawda? Pod kątem widzenia moralności, tak. Więc myślałam o zemście, chciałam się odegrać, podjęła pani Walowa. Syn Rexa Forteske zachorował na zapalenie płuc i opiekowała się nim moja przyjaciółka. Skłoniłam ją, by odeszła i mnie poleciła na swoje miejsce. Nie miałam wtedy żadnego planu. Naturalnie w głowie mi nie postała myśl o wyprawieniu na tamten świat Reksa Forteske. Mętnie roiłam, że będę źle pielęgnować jego syna, tak źle, że wal umrze. Ale dla pielęgniarki z zawodu to przedsięwzięcie niemożliwe. Opiekowałam się chorym troskliwie, wyciągnęłam go z biedy, a on. Widocznie mu się spodobałam, bo poprosił mnie o rękę. Wtedy powiedziałam sobie: To zemsta bardziej sensowna niż każda inna. Chodziło o to, że dzięki małżeństwu z synem pana Forteskę odzyskam pieniądze wyszachrowane przez starego od mojego ojca. Uważałam, że tak będzie rozumniej. Niewątpliwie. Przyznał inspektor znacznie rozumniej. Domyślam się, że pani podrzuciła nieżywe kosy na biurko teścia i do pasztetu? Jen zmieszała się, zarumieniła. Tak. Dziś rozumiem, że postąpiłam strasznie głupio. Ale pan Forteske opowiadał o swoich dowcipnych transakcjach, chwalił się, że tego człowieka oszachrował najzupełniej legalnie. Cóż... Chciałam mu napędzić trochę strachu. I napędziłam. Okropnie się denerwował. Pani Walowa urwała, by podjąć zaraz znutą zaniepokojenia, ale nic więcej nie zrobiłam. Naprawdę, inspektorze, nie podejrzewa pan chyba, że byłabym zdolna do morderstwa? Nie podejrzewam, proszę pani, zapewnił detektyw. Aha! Czy ostatnio dawała pani jakieś pieniądze, pan Niedow? Jennifer szeroko otworzyła usta. Skąd pan wie? My, proszę pani, dużo wiemy odparł Nili i szepnął do siebie nie mało też odgadujemy. Pani Parsiwalowa ożywiła się, zaczęła mówić bardzo szybko. Ona przyszła do mnie i opowiedziała: Jak to pan wmawiał w nią, że nazywa się Ruby McKenzie. Dodała, że może utrzymywać pana w błędzie, jeżeli przyniesie to jej pięćset funtów. Powiedziała też, że gdy pan pozna moje prawdziwe nazwisko, oskarży mnie o zamordowanie teścia i jego żony. Miałam wiele kłopotu ze zdobyciem pieniędzy, bo naturalnie nie mogłam przyznać się Parsiwalowi. On nic o mnie nie wie. Musiałam sprzedać zarańczynowy pierścionek z brylantem i śliczny naszyjnik, który podarował mi pan Forteskę. Proszę się nie martwić, droga pani powiedział z uśmiechem detektyw. Liczę, że dzięki policji odzyska pani te pięćset funtów. Następnego dnia inspektor Nilot był kolejną rozmowę z panną Merydow. Ciekaw jestem, proszę pani. Rozpoczął: Czy zechce pani wręczyć mi czek na pięćset funtów płatnych do rąk pani Parsiwalowej forteskę? Był kontent, gdyż po raz pierwszy zbił stropu nieprzeniknioną Merydow. Idiotka wypaplała wszystko, co? Istotnie, pan Nodow. Oskarżenie o szantaż może pociągnąć konsekwencje bardzo serio. To, inspektorze, nie był szantaż w ścisłym rozumieniu. Sądzę, że miałby pan niemałe trudności z dowiedzeniem mi szantażu. Raczej zaproponowałam pani parsiwalowej przysługę za uzgodnione wynagrodzenie. Jeżeli zechce pani wręczyć mi czek, z przyjemnością zapomnę o całej sprawie. Mary wsięgnęła powietrzne pióro i książeczkę czekową. Niemiła historia, powiedziała. Mam właściwie pewne kłopoty finansowe. Pewno poszuka pani wkrótce innej posady? Tak. Ta nie spełniła nadziei, jakie w niej pokładałam. Z mojego punktu widzenia wszystko poszło fatalnie. Oczywiście, przyznał detektyw. Znalazła się pani w drażliwej sytuacji, prawda? W każdej chwili policję mogła zainteresować pani przeszłość zarządzająca domem, znów chłodna i opanowana, wymownie podniosła brwi. Moja przeszłość, doprawdy, inspektorze, moja przeszłość jest absolutnie nienaganna. Naturalnie, zgodził się z uśmiechem detektyw nic przeciwko pani nie mamy, a to tylko zbieg okoliczności, że w co najmniej trzech domach, którymi pani tak wzorowo zarządzała. Zdarzyły się kradzieży w dwa albo trzy miesiące po pani odejściu, pan Nodow. Policja odniosła wrażenie, że włamywacze byli doskonale poinformowani, gdzie szukać cennych futer, biżuterii, takich rzeczy. Dziwny zbieg okoliczności, prawda? Zdarzają się dziwniejsze, inspektorze. Oczywiście, pan Nodow byle nie za często. W każdym razie zaryzykuję twierdzenie, że w przyszłości możemy się spotkać. Mam nadzieję. Proszę nie przyjąć moich słów za nieuprzejmość. Ale mam nadzieję, inspektorze, że takie spotkanie nie nastąpi. Rozdział 28 Panna Marple wyrównała rzeczy zapakowane do walizki, schowała frędzle wełnianego szala, zamknęła wieko. Później rozejrzała się dokoła. Nie, nic nie zostawiła. Kramp zgłosił się po bagaż, więc przeszła do sąsiedniego pokoju, by pożegnać pannę reims Obawiam się, powiedziała, że źle odwdzięczyłam się pani za gościnność. Może jednak potrafi pani wybaczyć mi kiedyś. Aha, mruknęła panna reims zajęta pasjansem, jak zwykle. Czarny walet na czerwoną damę. Spod oka zerknęła na pannę Marple. Chyba znalazła pani to, czego szukała? Tak. Pewno też dowiedział się o wszystkim ten jegomość z policji. I co? Potrafi dowieść słuszności oskarżenia? Potrafi. Jestem prawie pewna. Ale zajmie to jeszcze trochę czasu. Ja tam nie dopytuję o nic. Podjęła panna z Potom. Bystra z pani osoba. Od razu to spostrzegła mi pretensji do pani nie mam. Zbrodnia jest zbrodnią, więc musi zostać ukarana. Na tej rodzinie jest piętno zła, dzięki Bogu nie z naszej strony. Moja siostra Elwira była trochę pomylona, ale nic poza tym. Czarny walet, powtórzyła dotykając palcem karty. Przystojny, ale serce czarne. Obawiałam się czegoś podobnego, ostatecznie jednak nie zawsze można oprzeć się uczuciu dla grzesznika. Chłopiec potrafił sobie radzić. Nawet mnie omotał. Skłamał. O której godzinie stąd wyszedł. Nie zaprzeczyłam. Zaczęłam jednak podejrzewać. Podejrzewać od tamtej chwili. Ale to przecież syna Liwiry. Nie potrafiłam zmusić się do mówienia. Cóż! Pani jest kobietą sprawiedliwą, a sprawiedliwość musi w końcu zatriumfować. Współczuje tylko jego żonie. Ja również, szepnęła panna Marple. W hallu czekała, aby się z nią pożegnać. Szkoda, że pani odjeżdża, powiedziała. Będzie mi pani brakować. Czas na mnie odparta starsza dama. Zakończyłam sprawę, w której tu przyjechałam. Nie była przyjemna. Ale, moja droga, to ważne, bardzo ważne, aby zło nie odniosło zwycięstwa. Nie bardzo rozumiem, bąknęła niepewnie Pat. Oczywiście. Prawdopodobnie jednak zrozumie Pani w swoim czasie. Jeżeli wolno mi udzielić rady, powiem, kochane dziecko, że, że gdyby stało się coś złego, najlepiej zrobi Pani wracając do Irlandii kraju radosnego dzieciństwa, do koni, psów, wszystkiego, co tam zostało. Czasami żałuję, że nic postąpiłam tak, gdy umarł Freddy, lecz w takim razie głos pól zabrzmiał miękką, tkliwą nutą, nie spotkałabym Lansa. Panna Marple westchnęła, a młoda kobieta mówiła dalej. Nie zostaniemy w Anglii, proszę pani. Jak wyjaśnią się sprawy, wrócimy do Afryki Wschodniej. Już cieszę się na myśl o wyjeździe. Niech Bóg panią błogosławi, miłe dziecko, powiedziała cicho panna Marple. Trzeba wielkiej odwagi, by przeżyć jakoś życie. Myślę, że pani jej nie brak. Pogładziła dłoń Patforteskę i wyszła z domku podcisami do czekającej taksówki. Panna Marple przybyła późnym wieczorem do domu, gdzie Kitty, wychowanka sierocińca, radośnie ją powitała. Na kolację mam śledzia. Proszę pani, oznajmiła z rozpromienioną twarzą. Jak to dobrze, że pani wróciła. A dom jak cacko. Proszę pani, zrobiłam regularne wielkie porządki. Dziękuję, Kitty, powiedziała panna Marple. Ja też się cieszę, że jestem w domu sześć pajęczyn pod sufitem. One nigdy nie patrzą w górę, pomyślała, lecz była zbyt zadowolona, by to wypomnieć. Cała poczta leży na stoliku w halu, ciągnęła służąca. Jeden list trafił do Daisy Mid przez omyłkę. Coś takiego często się zdarza, prawda? Daisy i Dane wygląda trochę podobnie, a ten list ktoś zaadresował bardzo nieładnym charakterem pisma. Tam wszyscy wyjechali i dom był zamknięty. Dopiero jak wrócili, ktoś przyniósł list. Przeprosił i powiedział, że to pewnie nic ważnego. Panna Marple sięgnęła po korespondencję. List, o którym mówiła Kitty, leżał na wierzchu. Mugliste wspomnienie kojarzyło się z gryzmołami i kleksami na kopercie. Starsza dama rozdarta ją spiesznie. Moja najkochańsza pani, bardzo proszę mnie przebaczyć, że piszę do najkochańszej pani, ale nie wiem, co teraz zrobić i ja naprawdę nie chciałam zrobić nic złego. Najkochańsza pani przeczyta w gazetach, że to było morderstwo, ale bogiem się świadczę, że nie moja wina, bo ja nigdy nie zrobiłabym czegoś takiego strasznego, a pewna jestem, że i on także nie zrobiłby, to znaczy Albert. Nie umiem ładnie wszystkiego opisać, ale proszę najkochańszej pani, poznajomiliśmy się tego lata i chcieliśmy się pobrać. Ale Albert nic nie miał, bo oszukał go właśnie ten pan Fortezkę, co teraz umarł. Tylko że ten pan nic nie przyznawał, a ma się wiedzieć każdy jemu wierzył nie Bertowi, bo on był bogacz, a Bert biedak. Ale Bert ma przyjaciela, co pracuje we fabryce, gdzie robi się rozmaite leki, a też taki środek po którym jak a pani czy tata pewnie w gazetach, człowiek musi mówić prawdę czy chce czy nie chce. Bert chciał pójść z adwokatem do biura pana Forteske 5 listopada, a ja miałam dopilnować, żeby pan Forteske zjadł przy śniadaniu to coś, po czym musiał powiedzieć prawdę, jak środek zacznie działać i przy tym adwokacie przyznać, że wszystko było tak, jak Bert powiada. A teraz proszę najkochanieszej pani pan Forteske nie żyje. A ja dałam mu ten środek w marmoladzie i pewno za dużo, ale nic nie mogę powiedzieć policji, bo oni by myśleli, że Bert zrobił to naumyślnie, a tak nie było, bo wiem, że on nigdy by czegoś takiego nie zrobił. Najkochanie pani, ja naprawdę nie wiem, co robić i co mówić i strasznie się boję, bo w domu pełno policjantów. Oni źle na mnie patrzą i wciąż o coś pytają. A ja nie wiem co robić i o Bercie nic nie wiem, bo wcale nie dal znać o sobie. Nie śmiem najkochanieszej pani o to prosić, ale jakby pani chciała i przyjechała tu i mnie pomogła, to policja uwierzyłaby pewnie najkochanieszej pani. Pisze tak, bo pani zawsze była dla mnie bardzo dobra, a ja przecież nie chciałam nic złego, ani on także. Niech najkochaniesza pani nam pomoże. Wierna i przywiązana Gladys. P.S. Posyłam fotografię, na której jestem z Bertem. Zrobił ją jeden z chłopców tam, gdzie byliśmy na urlopie i mnie ofiarował. Bert o tym nie wie, bo okropnie nie lubi, jak robić z niego zdjęcia. Ale sama najkochanie szapani zobaczy, jaki to przyjemny chłopiec. Panna Marple przygryzła wargi i spojrzała na amatorskie zdjęcie. Młoda para stała zapatrzona w siebie. Panna Marple popatrzyła na pełną naiwnego uwielbienia twarz Gladys, na jej lekko rozchylone usta. Później przeniosła wzrok na drugą twarz śniadą, urodziwą, uśmiechniętą twarz lancelota forteskę Ostatnie zdanie wzruszającego listu odezwało się echem w jej myślach. Sama najkochanie szapani zobaczy, jaki to przyjemny chłopiec. Łzy zabłysły w oczach starszej damy, lecz litość ustąpiła rychło miejsca oburzeniu od razie do bezlitosnego mordercy. Następnie oba uczucia pochłonął przypływ triumfu, triumfu naukowca, który zdołał otworzyć zwierzę wygasłego gatunku na podstawie odłamka kości szczękowej i dwuzębów. zębów. Koniec Czytał Jacek